Bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa. Rafał Batkowski, mam zaszczyt reprezentować Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego, który prowadzi ważny projekt. Ten projekt powinien przygotować nas w lepszy sposób na radzenie sobie z zachowaniami przemocowymi. Dzisiaj skoncentrujemy się na cichej przemocy. Mówiąc szerzej o przemocy, warto podkreślić, że są to zachowania sprawcy, który wykorzystuje swoją pozycję w rodzinie, w środowisku, jakąś sytuację zależności do tego, aby krzywdzić innych, aby naruszać ich dobra, aby wpływać także na ich prawa, ograniczając możliwość normalnego funkcjonowania takiej osoby. To zachowanie wiąże się albo z intencjonalnym działaniem, albo z zaniechaniem. I tak jak wspomniałem, wprost godzi w dobra osoby, która jest ofiarą takiego działania. Warto w tym miejscu wspomnieć o legalnym zakresie definiowania tego zjawiska. Mamy przede wszystkim artykuł 207 Kodeksu Karnego, który mówi o znęcaniu. Warto też pamiętać o zapisach, które wprost wspominają, że przemoc należy rozumieć jako przemoc psychiczną i przemoc fizyczną. To są podstawy naszych rozważań i wtedy, kiedy zastanawiamy się, jak rozpoznać cichą przemoc, bo na tym, tak jak wspomniałem, powinniśmy się koncentrować, to w tle tego rodzaju zapisy definicyjne powinny być zawsze obecne. Cicha przemoc to skomplikowany, z mojego punktu widzenia, mam pewne doświadczenie policyjne, z mojego punktu widzenia to niełatwa sytuacja do rozpoznania, to nieoczywiste zachowania sprawcy, bo wtedy, kiedy mamy do czynienia z obrażeniami, kiedy sprawca posługuje się niebezpiecznym przedmiotem, dosyć łatwo możemy żądać działania policji, żądać interwencji, żądać wsparcia, stosowania też odpowiednich środków, o których jeszcze będę wspominał. Ale wtedy, kiedy jesteśmy ofiarą prania mózgu, kiedy osoba manipuluje naszym zachowaniem, kiedy obniża naszą samoocenę, odrzuca nasz sposób widzenia świata, nie godzi się na propozycje, które składamy, kwestionuje wartości, którymi się posługujemy, zakładając, że tylko jego punkt widzenia, czy też jej punkt widzenia ma znaczenie, a sposób spoglądania na świat ze strony drugiej osoby powinien być zapomniany, nie powinien być brany pod uwagę. Zwróćmy uwagę, że spośród tych różnych zachowań, tak trudnych do nazwania, są takie, które są naprawdę niebezpieczne. To jest próba kontrolowania każdego aspektu życia. To jest śledzenie, to jest nadmierna obecność, tak jak wspomniałem, w każdym czasie i miejscu, gdzie partner, partnerka realizuje swoje jakieś życiowe aktywności. To także manipulowanie poprzez przejmowanie kontroli nad aktywnościami, nad pomysłami, nad tym, co druga osoba robi i co proponuje. To także wyśmiewanie, deprecjacja w takim szerokim rozumieniu. Tego rodzaju zachowania, jak wspomniałem, one dla otoczenia, często także dla funkcjonariuszy, dla pracowników socjalnych, nie są oczywiste. I od nas wymaga, od nas wtedy, kiedy jesteśmy ofiarami albo świadkami, wymaga ta sytuacja i wielkiej odwagi, i takiej determinacji, aby pokazać sytuację krzywdzenia. Mówiąc natomiast o osobach, które powinny reagować na tego rodzaju trudne sytuacje, na pewno działania świadomościowe, edukacyjne, także to, co robimy dzisiaj, powinno być podstawą przygotowania po to, aby udzielić profesjonalnego wsparcia ofierze. Gdzie i kiedy możemy mieć do czynienia z zachowaniami przemocowymi? Koncentrujemy się podczas tego spotkania na sytuacji w rodzinie, stąd na pewno rodzina, miejsce, gdzie spotykamy się z bliskimi, gdzie możemy mówić o gospodarstwie domowym, to
to kluczowy element naszych rozważań. Ale pamiętajmy, że z przemocą możemy mieć do czynienia w każdym środowisku, w środowisku rówieśniczym, pracowniczym, tam gdzie przebywamy, gdzie spotykamy inne osoby, gdzie jest jakiś stosunek zależności, kiedy mamy przełożonego, szefa, szefową i tak dalej. Wszystkie te sytuacje mogą dotyczyć wywierania, nieuprawnionego wywierania presji, wpływu, krzywdzenia nas, realizowania z takich strategii, które uderzają w nasze prawa, w nasze dobro, także to dobro, które jest chronione prawem. Pamiętajmy także o tym obrazie tego rodzaju zachowań w naszym społeczeństwie. Dysponujemy danymi policyjnymi, które nieco przybliżają nas do takiego spojrzenia na przemoc w Polsce. Wspomniałem o tym, że przybliżają nas jedynie do tej kwestii, ponieważ jest duża, ciemna liczba, tak sądzą naukowcy, w odniesieniu do zachowań przemocowych. Nie wszyscy chcą mówić o swojej krzywdzie. Część osób nie ma świadomości, że partner, partnerka zachowują się w sposób, który przekracza normy prawne. I w związku z tym ta ciemna liczba zachowania, o których nie wiemy, może być naprawdę znacząca. Ale z tego, co wiemy, to każdego roku ponad 70 tysięcy niebieskich kart jest zakładanych w naszym kraju. Niebieska karta to bardzo ważny sposób postępowania, który pozwala na poradzenie sobie z problemem przemocy w rodzinie. To odpowiedni, stopniowany też proces, który wspólnie zmierza do tego, aby zabezpieczyć ofiarę i sprawić, aby sprawca nie dopuszczał się tego rodzaju zachowań. 70 tysięcy kart w roku minionym. W głównej mierze ofiarami są kobiety. Spośród tej liczby 62 tysiące ofiar to kobiety. 11 tysięcy małoletnich i ponad 10 tysięcy mężczyzn. Pamiętajmy, że głównymi sprawcami przemocy są mężczyźni. Możemy wspomnieć tutaj o liczbie ponad 66 tysięcy przypadków tego rodzaju zachowań spośród tych ponad 70 założonych niebieskich kart. Bardzo istotnym elementem jest używanie alkoholu przez sprawców. Wtedy, kiedy mówimy o niebieskich kartach, proszę, abyśmy mieli na uwadze, że prawie 40 tysięcy sytuacji, które powodowały założenie niebieskiej karty, były te sytuacje związane z używaniem alkoholu przez sprawców. To najważniejszy moment naszego spotkania, próba zastanowienia się, jak skutecznie się chronić, jak reagować wtedy, kiedy podejrzewamy, że ktoś jest skrzywdzony albo sami doświadczamy przemocy. To trudna sprawa, kiedy mówimy o cichej przemocy. Gdybyśmy jedynie koncentrowali się na zachowaniach, gdzie mamy do czynienia z przemocą fizyczną, kiedy ktoś odnosi obrażenia, sprawa byłaby nieco prostsza. Tego rodzaju zachowania są spenalizowane w kodeksie karnym w artykule 207. Mówimy o znęcaniu. To znęcanie to także oczywiście przemoc psychiczna. Pamiętajmy, że w naszym porządku prawnym możemy mówić o środkach karnych, które pozwolą zakazać zbliżania się sprawcy do ofiary. Możemy mówić o środkach zapobiegawczych, które służą temu, aby nakazać opuszczenie lokalu, mieszkania przez taką osobę. Co więcej, w trybie natychmiastowym, wtedy kiedy działa policja, na przykład policja na miejscu, bo mówimy także o pracownikach socjalnych, możemy wydać tego rodzaju nakaz czy też zakaz bezpośrednio w toku interwencji, aby zapewnić bezpieczeństwo osobie krzywdzonej. Ale to są te sprawy, które są nieco bardziej widoczne, namacalne. Odnosząc się do cichej przemocy, warto podkreślić, że nie wolno nam godzić się na to, żeby ktokolwiek nas krzywdził. To jest, uważam, podstawowa kwestia. Z jednej strony, będąc świadkami zdarzeń, nie odwracamy głowy.
możemy zareagować w taki sposób, który jest oczywiście dostępny dla nas. Nie zawsze chodzi o to, aby wkroczyć z jakąś fizyczną inicjatywą. Samo poinformowanie odpowiednich służb, policji, ale także ośrodka pomocy społecznej o takim fakcie, o podejrzeniach, gdzie ktoś jest krzywdzony, to jest właściwa reakcja. Wtedy natomiast, kiedy widzimy fizyczne krzywdzenie, kiedy trzeba kogoś ratować, często jedynie poinformowanie nie wystarcza i należy też angażować się w taki proces udzielenia pomocy. Ale skoncentrujmy się na cichej przemocy. Co możemy zrobić? Jak zareagować? Bardzo ważną kwestią jest to, co właśnie czyni Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego, czyli wpływa na naszą świadomość. Edukuje pracowników socjalnych, ale także inne służby, wszystkich, którzy będą chcieli skorzystać z tego materiału, edukuje w zakresie tego, co jest cichą przemocą. Mówiliśmy o tym na początku naszego spotkania. I wtedy, kiedy jesteśmy szczególnie oczywiście ofiarą tego rodzaju zachowań, mamy szansę uzyskać wsparcie. Czy to poprzez kontakt z rządowymi stronami, telefonami zaufania. Jeden z takich telefonów pozwolę sobie przytoczyć, 800 120 002, ale także organizacje pozarządowe, w tym na przykład Niebieska Linia, która ma wielkie doświadczenie i ponad 25 lat aktywności w tym zakresie. To są specjaliści, którzy wtedy, kiedy nie mamy pewności, jak się zachować, jak ocenić też sytuację, w której się znaleźliśmy, oni pomogą nam w tej ocenie i pomogą nam określić taki właściwy sposób postępowania, aby wyjść z tej sytuacji przemocowej, wyjść z sytuacji, gdzie jesteśmy krzywdzeni, poradzić sobie ze sprawcą i zapewnić sobie bezpieczeństwo, sobie, dziecku. Wtedy, kiedy mówimy o przemocy w rodzinie, zwykle nie dotyczy to jednego członka tej rodziny. Szanowni Państwo, zachęcam do świadomych działań, do aktywności, do nieodwracania głowy. Pamiętajcie też o numerze niebieskiej linii 22 668 7000. To jest miejsce, gdzie możecie otrzymać profesjonalne wsparcie.